Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony oczywiście i zapraszam do kontynuacji w naszej grze Metro 2033 Redux. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam, zapraszam do subskrybowania, lajkowania bądź unlajkowania, jeżeli się nie podobało, oraz do komentowania. A więc lecimy. Nadziei u mnie nie zostało. Полонених у фашистських концтаборах використовували як рабів або мішені. Та чого мудрувати? Пристрель червоного шпигуна і по справі. Хіба не треба викликати гестапо? Мене вічність, доки вони сюди доберуться. Хто стежитиме за цією свинею? Гаразд, червонодупий. Молись своєму Марксу та Енгельсу. Якщо молитимешся смішно, ми тебе прикінчимо швидко. Що я люблю садистів. Вони мучають жертву так довго, що встигаєш її врятувати. Ну що, хлопче, тепер ти мій боржник. Щось ти не виглядаєш як червоний. Тоді хто ти? Та це ж жетон Хантера. Давай, ну я тебе відведу до Мельника. Йому все сам розповіси. Так, рушили до броньовика. Павле, план такий. Підкинеш цього хлопця до нашої дрезини. Звідти зовсім поруч, треба тільки пройти через діру і через чорну. А що ж з нашим завданням? Zabieramy oczywiście co się da. Tu jeszcze spenetrujemy sobie na spokojnie. O proszę. Jakie tutaj? Lornetka. Albo noktowizor, nie wiem. Noktowizor. Teraz tak, pytanie jest, czy mamy sobie coś zamienić na coś, ale chyba... Nie, nie, zostawimy wszystko to, co jest. Tak, zostawimy to, co jest. Przez chwilę się wahałem, czy nie zabrać tego, ale no, ładunków niestety tych nie możemy też wziąć. To jest dokładnie to samo. A może sobie wziąć to jako broń taką podręczną, nie wiem, już sam. Tu mamy 84, patrzcie. Tu mamy 55 tylko. No 51 nawet. No nie wiem, chyba weźmiemy jednak to, co było. No dobra. Bo tego to chyba nie ma co, wydaje mi się. Dobra. Jeszcze tutaj popatrzymy na moment. O, filtry. To pożyteczna sprawa. Tu więcej się nic nie otwiera. No tak, drobne myszkowanie, ale... musi to nastąpić z uwagi na to, że...
Tych niestety rzeczy mamy, no, nie za wiele. Tu oczywiście nie podchodzimy. No okej. Idziemy dalej. Tego otworzyć nie możemy. Tutaj jakieś szuflady, ale to też nie. Naboi nigdy za mało. Nigdy za wiele. Doczekali się na nas. Tego wyłączyć nie możemy. Ty siadaj u baszteczku na kulomet. Spodziewaj się, ty umiesz z nim poradzić. Chłopcy, szczęście wam. No dobra, lecimy na wieżyczkę. Ale tam jeszcze jeden jest zawodnik, którego chciałbym przeszukać. Kurczę, da się wysiąść jeszcze? Nie, już się nie da wysiąść. Andy, obracasz. No dobra. A tak góra dół. No. Standardowo, że tak powiem. My postarajmy się pojechać tą z blok postyny pamiętna. Powodzie przyrodna. I możliwe, oni nie zrozumieją, co wynikło za mnie na ekipach. Tutaj widzę na zerze ten wskaźnik ciśnienia. Nie bardzo rozumiem, jak to dopompować. Ciśnienie, aby zatrąbić. O! Otwierają. No ciekawe, czy nas przepuszczą, czy rozpoczną jadkę. O! Co to wy tu robicie? U nas u rozkładzie nie ma tego rejsu. Nas posłali na передовий блокпост, тихо, офіцере. Доставити боєприпаси. Вони вже отримали припаси. Хто ви такі? Наказую показати обличчя. Стояти! Тривога по машинах! O! Jak ja strzelam? O, czekajcie, tu z boku coś jeszcze jedzie chyba. O, masz. Po nas. Wczytaj punkt kontrolny, dobra. Oni już otrzymali przypasy. Kto wy taki? Nakazuj pokazać oblicze! Stojaty! Trywoga po maszynach! Dobra. Odwracamy się i walimy w niego. Dobra. Tam aż wyjedziemy. Dobra. Coś tu jeszcze?
Gdzie? A, tam. Dobra. Kurczę, ciężko się tym steruje. O nie! Ворог з лівого борту! Dobra. Udało się? Udało się. Za nami? Dobra. Co dalej? Господи! Pancernik. Co przed nami? Przed nami cisza, za nami. I za nami cisza, na szczęście. Co dalej? O nie, znowu! Słuchajcie, taka sieka, że ja nawet nie wiem, w co ja tu truję. O. No ciężko będzie to przejść. Oj. Dobra. Ledwie rozkoczyły. A no właśnie. Co, taką drezyną żeśmy zepchnęli pociąg? Czy ja dobrze widzę? O, ciekawostka.
Клапся, Артеме, клапся! Dobra. Ja tu coś zobaczyłem. Naboje. To dziwne, że tego nie możemy podnieść. Może jest pełne, ale... No nie wiem. Jeszcze się chwilę rozejrzyjmy. Czy tu czegoś nie ma ciekawego? Wątpię, ale... Nie zaszkodzi. O, coś się sypie. No to już ten, dobra. Wracamy. Zaraz tu wejdziemy. Ale najpierw... Tam jest jakaś notatka, ale to za chwilę. Dobrze, zacznijmy od tych drzwi. O proszę. Wiedziałem, że warto tu zajrzeć. Tu niestety safe, którego... O, klucz mamy. Czyli otwieramy. Proszę, plus 150, świetnie. Puchy. A nie, coś jest. Ale nie do wzięcia. Tu jest maska nowa. Też nie możemy jej zabrać. Tu jest kolejna amunicja. Tu są noże do rzucania i też jakaś amunicja tu. O, a tu możemy wziąć. To są strzałki takie. Tych ogniowych już niestety bomb zapalających mamy full. O, patrzcie, zaraz może coś tutaj wymienimy, podmienimy. Może zamiast tego weźmiemy to. Pomyślmy. To jest... Czekajcie. Czy mi się te broni nie będą dublowały? Tak, to ja to teraz zostawię. Przełączymy na to i tu podmienimy. To chyba będzie lepsze. Zresztą sam nie wiem. Przecież mamy celownik jakiś. Czyli możemy być bardziej celni. Celniejsi. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. To jest nasza ta drezyna. O! Notatkę oczywiście czytamy. I to ma być ten plan? Gdyby nie nasze kretyńskie szczęście, bylibyśmy już obiadem dla szczurów. Plan Ullmana obejmował tylko dwa elementy. Szaleństwo i zaskoczenie. Nikt z nazistów nie spodziewał się, że przejmiemy ich pojazd. Nie oczekiwali też błyskawicznego ciosu w plecy. Nie mam wyrzutów. Czasy kodeksów honorowych już dawno minęły. Jeśli trzeba kogoś dźgnąć w plecy, by przeżyć, mieszkaniec metra zrobi to bez mrugnięcia okiem. I jeszcze za chwilę poprawi. Najważniejsze to zadbać o bezpieczeństwo własnych pleców. Okej. O, tu coś jeszcze jest. Jakaś taka dziwna sprawa, ale czy my będziemy coś zamieniać? Słuchajcie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zostaniemy przy tym, co mamy. Tu coś jest, ale też nic nie możemy wziąć. Wszystkiego mamy full. O, tutaj, prawda? Ciekawostka. Dobra, zobaczmy co tutaj. O, kolejna jakaś drezyna.
Albo i nie. Nie, drezyna jakaś. Після нашого бою з фашистськими дрезинами, нам здавалося, що попереду нас уже не чекає нічого страшного. Яка помилка. Ну, цікаве. Майже приїхали. Ульман повинен чекати нас на чорній станції. Обережно! Лягай! Дідько! Як вони наладували тут усього цього лайна? Пильнуй обома, інакше тебе вирубає. О, такої. Мотрошне місце. У цих тунелях завжди будь напоготові. Забудися на мить, усе. Ти труп. Був тут випадок. Від хлопця тільки чоботи залишилися. О, скрин саме. Незабаром ми дістанемося до станції. Взагалі вона покинута, але рідко зна. Там хтось стоїть? Світло! Там хтось має бути. Зніми його, Артеме! Зина! Зачиняй ворота! Ну як, стрілям в нього і ніц? Починається. Час забиратися геть. О! No ładuj szybciej, kurczę. Najdłużej to przeładowywanie trwa. No niestety po nas. Słuchaj, niezabaro my dostaniemy się do stacji. Wzagali ona pokinuta, ale rzadko zna. Światło, tam ktoś może być. Починається. Час забиратися геть. No, ostatnia apteczka nam została. Oi. Oj, po co ja to rzuciłem? Chciałem kucnąć. Oj, po co ja to rzuciłem? No nic, muszę. No już więcej apteczek nie mam, fatalnie. Bożenka, to już depo. Skilki pro niego czuł? Swym tarpotiem? Oś jak ono wyglądaje. Tak, tylko że już nie mam czym strzelać.
Ojejku. Dobra. Czy to wszyscy? Nie, gdzie tam? No nie. O kurczę. No to żeśmy się rozpędzili. O tak. Na pewno. Jejku. Z rury coś się świeci ewidentnie. Co my tu mamy? Після смерті Павла я знову залишився сам. Я повинен був якось дістатися до чорної станції. Мене там чекав Ульман. O, apteczki. Amunicja. Zobaczmy, czego mam tutaj ile. No tutaj 10 tylko jest. No tego mamy tutaj troszeczkę więcej. No i tego jako tako. Więc dopompujmy może jeszcze przed wyruszeniem w dalszą drogę. O! Tam, że przyszedłem niezauważenie, ale to jednak coś żeśmy trącili. Czekajcie. Tu nas widać. Tu ich ile trzech jest? No fajnie, strzelam i nie ma żadnego efektu. Tego jeszcze nie grali. Chociaż niby na takie kulki to... Oj! Ładuj to! Strasznie duże opóźnienie jest między tym, jak ja nacisnę klawisz do chwili, kiedy... Właśnie, ale to jest... Aha, czyli to przyjaciele są, dlatego nie mogą do nich strzelać chyba. Aha, widzicie, no. O, tutaj coś dziwnego dzieje się z tymi torami. Dlatego nie mogłem do nich strzelać, bo po prostu to byli nasi przyjaciele. No właśnie, w żaden sposób nie jest to oznaczone. A może jest, tylko ja nie wiem w jaki? Zobaczmy, czy tu się uda coś zebrać. No na razie nie specjalnie. O, tutaj mamy jakąś amunicję, dobra. Puści nas? Nie wiem, jakiego czorta ty сюди заліз, парубче. Ale сайві бійці нам не завадять. Прохід на станцію запечатаний, доки там не скінчиться евакуація. Окей. Готуйся до бою. Можеш забрати собі набої, які у сховку, он там. Тепер ти один з нас. Наш загін зветься «Діти підземелля».
Ну, добре. Ми повинні протриматися ще кілька хвилин. Не буду брехати. Це буде важкий бій. Але подумайте про ваші сім'ї, які залишилися на станції. Кожен монстр, який прорветься через лінію нашої оборони, потрапить просто туди. Туди, де ваші дружини та діти. І він їх не пошкодує. Ми не маємо права програти цей бій. О? Відчувайте. Це ще що таке? Спокійно, без паніки. Co to się dzieje? Patrzcie. A dzieje się zaiste coś dziwnego. O! Підйом! Усі в порядку! У нас потери! Чудовий день сьогодні. Нудьгувати не доведеться. Дьявол, чорт, прокляття! Нам кінець. Не до кінця розумію, що тут діє, повім вам. Здається, наш гордий варяг. Пощади ніхто не желає. А, już wiem, co się dzieje. Dobra. Dobra. Staram się oszczędzać troszeczkę amunicji w miarę możliwości, bo nie mamy jej tutaj niestety zbyt wiele. Ojejku. Osiągnięcie czołg. Dobra. Łowca nosalisów. No nie! Oj. Dobra. Co jest? Myślałem, że mnie zabili, ale okazuje się, że nie. Nie wygląda to zbyt różowo. Raczej czerwono. Ale... No patrzcie, nie mogę tej amunicji wziąć. Za bardzo pokrócił. Prorwali się przez nasz zachęt. Trzeba popередzyć polis. Та я вже не боєць, як бачиш. Слухай, хлопче. Ти маєш знайти нашу радіостанцію, налаштувати зв'язок із полісом і поставити запис із повідомленням про небезпеку. Ось він. Добре. Я до цього готувався. Щасти тобі, брате. Окей.
Tam jest jakaś notatka. O, tu mogliśmy. Albo i nie mogliśmy wejść. Jak się tam dostać do tej notatki? No nic, tutaj jeszcze chwilę poeksplorujemy. Z tymi torami dziwne rzeczy się dzieją tutaj w tym fragmencie gry. Nie wiem, z czego to wynika. Jakby jakieś tekstury zanikały, nie wiem, co się dzieje. Bateria słaba. Możemy ją naładować, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dziwne, troszeczkę dziwne. Zawsze była taka możliwość. No dobrze, zobaczmy notatkę. Tutaj czuję się jak w domu, na wagonie. Ci ludzie są tacy jak my, kochają swoją stację, swoje proste domostwa, swoje bezsensowne podziemne życie i ponurą przyszłość. Zupełnie jakby dopatrywali się w niej ocalenia. Na próżno. Wszystko, na co mogą liczyć, na co my możemy liczyć, to krótkotrwałe opóźnienie momentu, w którym pochłonie nas wieczny mrok. A mimo to nie poddają się. Ja też powinienem ruszać. Czas nagli. No tak, tak. O. Dziwne, że tych amunicji nie możemy tutaj gdzieniegdzie, które są oczywiście, podnieść, no ale... Dobra, ja tą latarkę wyłączę, bo nie podoba mi się, że ktoś będzie mnie tu gdzieś z daleka od razu obczajał. Tu jest jakaś skrzynka, ale też oczywiście niedostępna. Dobra, idziemy dalej. Jest jakiś podest. Nie wiem po co. Możemy tu wskoczyć. Jakby pociąg jechał? Tu się pali na środku. Kurczę. O, udało się. Jakaś amunicja, dobrze. Ucieka. Dobra. Dobra. Kolejny, no. Dobra. Uciekł. Na szczęście. No nie. Gdzie on znowu mnie tu atakuje? Oj. Tu wszystko maksymalnie wyzbierać, bo troszeczkę żeśmy się
z tej amunicji tutaj wycpykali. Może z tego będziemy teraz... zapodawać. No zobaczymy. O, tu coś mamy. Wydawało mi się, że była apteczka, no ale chyba niekoniecznie. Wszyscy nie żyją? Dziwna sprawa. Co to zrobiłem? Zdmuchnęliśmy chyba lampkę. Ale tu mamy jakieś książki, których nie możemy podnieść, ale safe jest do... O! Dobrej to... To pistolet jego. O, klucz mamy, patrzcie. Nie zauważyłem wcześniej. Do czego ten klucz? No tu nic nie ma. No trudno. Tu są jakieś naboje jeszcze. Ale podnieść ich nie możemy. Tu mamy maskę. Też oczywiście nie jest możliwe wzięcie. Oj, chyba muszę tu wyjść wyżej. Coś mi się wydaje, bo tam... O, tu jakieś przejście na zamek szyfrowy. Dobra, zakładamy. Tu wszystko się pali. No nie, no będą nas jeszcze atakować, naprawdę? Gdzieś tu warczy coś. Idziemy. O, tu mamy spory zapas. Taka maska mogę zdjąć. Tak mi się wydaje. O, tu jakaś fajna giwera. Plany, nie plany. Tym to chyba sobie nie zastrzelę tego. Tym też nie? To słabo. A, czekajcie. Co ja mogę z tym zrobić? Czy to wymieniać, czy nie wymieniać? Zaraz zobaczmy. Aha, to jest na strzałki. No nie. To wezmę jednak z powrotem to swoje. Ale strzałek nam przybyło. Tu mamy znowuż safe, do którego prawdopodobnie tak, właśnie tamten klucz był. O, jest troszeczkę różnych rzeczy, które żeśmy zgarnęli. No dobra. Więcej, więcej tu nic nie ma.
Teraz tak, nie wiem, w którą stronę ja mam iść za bardzo teraz. Tu jest koniec. No i po co wam to było? Zaraz tu byliśmy, byliśmy. Co nas żre? O, one bardzo szybkie są. Więc spędzanie tutaj większej, dłuższej ilości czasu, to tak... Skąd one się biorą? Noż do licha. Nie no, tu byliśmy. Ja już zbłądziłem chyba. Tu było zamknięte, szkoda. Nie przestrzelimy pewnie tego, no niestety nie, szkoda amunicji. Tu nie przejdziemy. Z drugiej strony. O! Tu jeszcze żeśmy widzę nie byli. O kurczę, w dziurę wpadłem. No nie. Ciekawe, od którego punktu zaczniemy. Gdzie nas tu przeniosło? Tutaj. Może jak ja się rozpędzę, to przeskoczę przez ten ogień? Dobra. Dobra. Może tu trzeba po prostu biegiem lecieć? Może to jest jakiś pomysł? Co jest? Chciałem wziąć coś, co było, a to mnie... W ogóle nie da się. E naciskam i nie ma efektu, nie ma żadnej interakcji. Przejdziemy. Dobra. Oj! Co ja zrobiłem? Jakiś ładunek był gdzieś chyba po drodze, nie wiem. Zobaczmy. Oj! Gdzie ja wlazłem? Chciałem zobaczyć, w którą stronę mamy iść. I wlazłem nie tu, gdzie powinienem. Dobra. To idziemy. Skoro tędy droga prowadzi.
Дядьку, дядьку, підводься, нас усіх жируть, будь ласка, підводься. Прокинься, пішли до мами. Ти казав, що візьмеш мене до неї, ти обіцяв. Іди, а відчепися від мене. Мама сказала мені не підходити до незнайомців. Вставай, дядьку, тобі боляче. Він не прокидається. Він помер, так? Помер? Як я тепер додому піду? Ти мене туди візьмеш? Я тебе не знаю. Але якщо лишуся тут, мене з'їдять. Ну, заб'єш мене? У тебе є автомат? Ну. Ну, добре. Тоді я з тобою піду. Нехай так. А ти будеш з нього стріляти по монстрах? Ну, хіба уміє. Ну, хоч, добре. Хоч. Мене звуть Сашком. Давай так, ти стрілятимеш, а я пильну, щоби ззаду ніхто не напав. Добре, jesteśmy догадані. Вам можна тут залишити мого дядька? Я до нього зайшов на вогник. Він хотів відвести мене додому, але монстри напали. Вони на нього як стрибнули, він почав стріляти, але великий упир укусив його за шию. Але мій дядько дуже сильний, він його ножем убив. Ти не такий сильний, як дядько. Доведеться тобі допомагати, а то нас усіх з'їдять. О, нотатка. Przeczytajmy. Dzieci metra, czasami czuję, że ludzie urodzeni pod ziemią, którzy nigdy nie widzieli słońca, to już całkiem nowy gatunek. Ten dzieciak został wyrwany z paszczy piekła. Przeżył tylko dzięki ogromnemu szczęściu. I nie robi to na nim żadnego wrażenia. Mówi spokojnie i rzeczowo. Pamiętam ten dzień, gdy szczury zaatakowały moją stację, na której mieszkałam z matką, zaraz po tym, jak schroniliśmy się w metrze. Moja mama wtedy zginęła, a te szczury mnie uratowały. Suchy. Mówił, że nie odzywałem się potem wcale przez kilka miesięcy. Nie zachowałem żadnego wspomnienia z tego okresu. Nic. Ciemność. Natomiast ten chłopczyk, metro nas ukształtowało na nowo. Być może pokolenie, które nie zna nie tylko słońca, ale i strachu, odzyska panowanie nad ziemią. Jeśli tylko ja dam im na to szansę. No dobrze. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj, czy coś nie możemy zebrać. Ale chyba nie. Rozumiem, że myśmy tego dzieciaka na barana wzięli. Bo widzę takie spowolnione ruchy, także no. On siedzi na najwyższym punkcie i obserwuje. Gdzie? Gdzie? Dobra. Szkoda, że kierunku nie pokazuje. Gdzie? Gdzie? Z tyłu. Oj, oj, oj. To ostrożnie trzeba chodzić, bo są te... Dobra. Ubiliśmy. Oj, coś tu było. Zobaczmy, czy to... Nie, nie będziemy tego zamieniać, ale może jakieś nam pociski przybędą. Uciekł. Tam też są jakieś stwory, potwory. No i gdzie my mamy tu iść? Skoro tu koniec. A, tędy. Tędy, dobra. Oj, 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 oj. Dobra. Tego zebrać się nie da. Świniak. Ktoś tam walczy. Ewidentnie słychać. Mnie nie można cipać, ale tam jest nabojczyk u szafy. O, jaki mądry. Dobra, zaraz weźmiemy, dzięki. Dobra, dzięki. O, i to sporo tych nabojów. A, to zamknięte jest to drugie. No dobrze. Poświećmy sobie latarką, żeby zobaczyć, czy tutaj
O, możemy już ładować. Poprzednio żeśmy nie mogli, a teraz możemy, okej. Okay. U mnie też rusznica jest. Wona w schowince leży. Ja wyrostu i dostanę. Ale ty możesz wziąć i postrzelać. Okej. Okay. O. Zobaczmy co. Oj, coś słyszę. No kurczę, strzeliłem w niego przecież. Aj. Tam mamy iść, dobra. Nie, no po prostu to jest jakaś masakra. Strzelam w niego, a on jakby był... Nieśmiertelny, dobra, nie ma co tu siedzieć. Dobra. Tu nic nie było. O! Trzy naboje, dobre i to. O! O, apteczki. Super. To jest jakieś posłanie. No nic, zabijmy w ten dzwon. Czy to coś da? Tam są jakieś naboje, patrzcie. Nie wiem jak się tam dostać na razie. A, tędy? Tędy. O, super. Super, super. Dobra. Zobaczmy kierunek tam. No widzę, widzę właśnie. Tu nie można granaty kidać. Mama сказала, że tu stelia ledwo trzymается. Aha, dobra. Czyli on to zna te... te rejony wszystkie. Zobaczmy, tam mamy iść teraz, dobra. Oj, no nie, co tu się stało? Zżarł nas? Ojoj, dywajcie, tam dziurka. Aha, czyli dosyć krótko. Tu nie można granaty kidać. Dobra. Mama сказала, że tu stelia ledwo trzymается. Dobra. Dobra. No nie. Idziemy do przodu. Może ich już nie będzie. A, tam są jakieś naboje, dobra. Nie, nic nie przybyło. Tylko teraz tak. Którędy? Czy tędy? Czy tamtędy? Tak samo pokazuje. No nic, zobaczymy, czy tutaj coś jest. Czy to jest tylko ślepa uliczka.
Aha, czyli to się łączy. Tu niżej jeszcze coś jest, czy już niekoniecznie? No nie! Stąd wyszedł. Tędy jakbyśmy... O, tutaj jest jakaś pułapka. Rozbrójmy ją. Nie da się? No nie bywa... Nie, nie, da się. Dobra, w tą stronę idziemy? W tą. No dobra. W tą, to w tą. Nie przybyło. Ми вже йдемо зі станції. Круто. Я раніше ніколи в тунелі не ходив. Мама сказала, там страшно і діти пропадають назавжди. Мама сказала, якщо діти йдуть у тунелі, покруч їх ловлять і їдять їхні мізки. І діти тоді теж стають покручами і ганяються за іншими дітьми. Це правда? Ну, добре. Skoro tak mama mówiła, to... To trzeba mamy słuchać. A tu co jest? Uch ty! A co to tam takie na górze? Dziadko mi pokazywał jedną kartynkę. Mebo. Nie, nie. Nebo! To nebo, tak? To jak rozfarbowana stelia. Ja stanę wiadomym. Ja baczył nebo! No... No ale tu nie przejdziemy już, niestety, więc musimy po prostu iść tędy w górę, do nieba. Tak? Tak. Tak. O, żebym ja się tylko nie... My możemy wydrzeć się na górę do nieba? Nie... No, idziemy. Strywaj! Ja nie chcę na górę do nieba. Nie upuść mnie! No dobra, dobra. Czyli teraz jakoś tędy spróbujemy po tych deskach, może, nie wiem. О, удалося. Це моя мама. Ходімо, вона мене шукає. Відпусти, пусти мене до неї. Дякую, Сашко, брате. Сашко. Ти навіть не уявляєш, як багато означає цей хлопчисько. Без його батька нам не прожити. О. Якби він втратив сина, його би це вбило. Мене цей чоловік приніс на плечах. Я йому допомагав монстрів убивати. Мамо, я небо бачив. Господи, бідний Сергій, дякую вам. Дякую. Ви мого синочка врятували. Мені вам нічим відплатити. Візьміть хоч набої. Ні, ну. Ні. Będziemy przecież... I widzę, że potraktowało nam to jako dobry uczynek. Czarna stacja nie tak daleko звідси. Лихо в тому, що цей тунель веде в інший бік. Тож і ти тобі доведеться по поверхні. Будь обережним. У нас тут з'явилися нові монстри. Фашистами звуться. Облаштували собі укріплення в зруйновані будівлі якраз біля виходу. На площі є підземний перехід. Звідти можна потрапити на чорну.
Хлопці випустять тебе нагору. Щасти тобі, мисливцю. Чекай, я тут єстем цей час в масці. To jest maska? Widzę jakieś krople takie, ale maski nie da się zdjąć, więc nie wiem, o co tu chodzi. No dobrze, jeszcze tutaj obejdźmy sobie. Kuli, zmieniajmy kuli. Zniżki, najkraści armaty od najkraścich majstrów. Aha. Prochodźcie. Nie, na razie jeszcze nie będziemy przechodzić. Jeszcze tutaj przejdę się w tamtą stronę. Nie, nie chcę. Dzięki. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. O, świniaka mają też w klatce, patrzcie. Tu jakaś jedzonko jakieś się gotuje. No tyle. No dobra, to idziemy. Idziemy w takim razie. Я знову піднімався нагору у холодні та липкі обійми мертвої Москви. Біля виходу з метро мене чекала фашистська засідка. Та я повинен був виконати останнє передсмертне завдання командира і відправити сигнал до Поліса. І то в тим відчинку було, слухайте, тиле. Dzięki za wspólną grę. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, unlajkowania, jeżeli się nie podobało. No i oczywiście do komentowania. A dla tych, którzy nie wiedzą, to przypominam, że w piątki o 20 zawsze mamy stream. No, może nie w każdy piątek, ale w większość. Natomiast sobota godzina 20 i niedziela godzina 18. Premiera z kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.